Kurczę, no. Chciałem się upewnić, sensei. Zamierzasz mnie w końcu walnąć pra... Au! Au! Jest! Czy to ćwiczenie ma w ogóle jakiś sens? Unikając miecza, którego nie widzisz, udowadniasz, że umiesz przewidzieć intencje wroga. I bez tego znam intencje wroga, sensei. Chcę mnie pokonać. To, że wróg zaatakuje, jest oczywiste, ale to, czy wiesz, kiedy to nastąpi, może przesądzić o zwycięstwie albo porażce. Haj, sensei. Kosmiczna technologia była na wyciągnięcie ręki, mistrzu. Niestety plan Stockmana okazał się do niczego. To prawda, Stockman? No cóż, tak. Mają rację, to wszystko przeze mnie. Bardzo mi przykro i chciałbym to naprawić, jeśli tylko mi pozwolisz. Zaprojektowałem ostatnio całkowicie niezawodną pułapkę, ale będę potrzebował pomocy moich przyjaciół, żeby zwabić żółwie. Zgoda. Ci dwaj są do twojej dyspozycji. Widzę ogromną rybę i wielkiego psa. Godzina szósta. Gdzie? Tam. To tylko psi gniot i rybi ryj. Czemu nawet nie próbują się ukrywać? Powinniśmy zachować ostrożność. Halo? O matko. Patrzcie! Wieją, aż się kurzy! Tak łatwo się nie wywiną! Raf, czekaj! Coś tu się nie zgadza! Tak! To, że ty wciąż gadasz! Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Sensei, lubię powtarzać ten sam cios 6000 razy, ale kiedy wreszcie dostanę broń? Ależ droga, April, przecież już posiadasz największą broń, jaką może mieć Kunoichi. Własny umysł. A widziałeś kiedyś, żeby ktoś kogoś walnął swoim umysłem? Fakt. Znajdźmy ci broń. Tędy! No dobra. Znaleźliście nas. To mi się wydaje zbyt łatwe. Dlaczego ty się zawsze martwisz? A, już wiem. Uwaga, panowie, to może być zasadzka. Witajcie, zawodnicy! Tak się cieszę, że mogliście dzisiaj wpaść. Blister Stroopman? Jestem Baxter Stockman, wasz odwieczny wróg. Mogę wymienić co najmniej 5 odwieczniejszych wrogów niż on. Będziecie walczyć o najwyższą nagrodę, własne życie, w nowym, czadowym, szokującym, wciągającym labiryncie zagłady. Mam was już serdecznie dość. Traktujecie mnie jak śmiecia, grozicie mi. A Baxter Stockman nie lubi pogróżek. Jesteś stuknięty? Stuknięty? Jestem porąbany na maksa! Ty zdrajco! Ale nawet jeśli jakimś cudem zdołacie pokonać labirynt, na końcu czeka na was mój niesamowity potwór... Zagłady. Chciałeś powiedzieć zagłady? Nie! Potwór... A do diabła z tym! Złapał sygnał z ogniwa energetycznego. Znowu? Ostatnim razem to była zwykła zapiekanka w mikrofalówce. W lewo! Jeszcze w lewo! Ucieknął nam! W prawo! Uwaga! W lewo, w prawo, w lewo, w prawo! Tak jest! To nawet lepsze niż zlot wielbicieli trabantów. Nie nadążam za tobą! W prawo!
Mam dosyć. Idziemy do łuskogłowego. Łuskogłowego? W końcu to on wykradł ogniwo krangom i to on będzie wiedział, jak je znaleźć. Tak, i to on zawsze mnie łapie za twarz i tarmosi jak szmacianą lalkę. Fajnie to wygląda. Cicho siedź. O, nie przesadzaj, to słodka przylepa, która lubi łapać cię za twarz i tarmosić jak szmacianą lalkę. No dobra, to chodźmy. Trzeba ich za wszelką cenę powstrzymać. Wiesz, gdzie może być ten portal? Niestety pamiętam tylko ten znak. Na pewno już go gdzieś widziałem. Jest taki znajomy. Wiem, olimpiada! Nie! Chyba już mam! Olimpiada! Przestań zgadywać! Wiadomo, że to symbol krangów. Tak, ale skąd? Z olimpiady! Cisza! Odpowiedź jest tutaj i potrafię ją znaleźć, jeśli tylko pójdziecie i pozwolicie mi się skupić! O, olimpiada? Po raz setny! O! Zaraz od tego zwariuję. Wiem, że już widziałem ten symbol, ale nie mogę sobie przypomnieć, gdzie. Musisz wyciszyć umysł i zaczekać. Przecież jesteś wojownikiem ninja. Słowo nin oznacza cierpliwość i wytrwałość. Weź głęboki oddech. Oddychaj. Okej. Wyciszam się. Już wiem! Doni, zaczekaj! Prędzej, ruszcie się! Nie znoszę, jak łapię fazę! Skojarzyłem sobie, gdzie widziałem ten symbol. Gdzie? Technokosmiczne Centrum Rozwoju Inżynierii? To oni stoją za planem krangów? Za inwazją? Za olimpiadą? A to niby co? Nowy sport olimpijski. Przez cały ten czas mieliśmy ich pod nosem i nie połapaliśmy się. Ale teraz rozwiązanie jest chyba oczywiste. Wejdziemy tam i zamkniemy ten portal na zawsze. A co z wyższymi piętrami? Tu się robi ciekawiej. Cała górna część jest kompletnie pusta. Cokolwiek tam trzymają, zdecydowanie chcą to utrzymać w tajemnicy. Co oznacza, że właśnie w to miejsce powinniście się udać. Najpierw musimy jakoś przechytrzyć strażników przy wejściu. Ciężka sprawa. Przecież nie możemy was zamknąć w pudle i dostarczyć jako przesyłki. Przesyłka specjalna! Powodzenia, chłopcy! Trochę mi głupio, że tak biedaczka zostawiliśmy na dole. Myślę, że sobie poradzi. Daleko jeszcze na górę? Kurczę. Czy ty nucisz motyw olimpiady? Pasuje do sytuacji. Wiem, że nie można jej ufać. A z drugiej strony odnoszę wrażenie, że ona naprawdę ma go powyżej uszu. Pewnie jej zależy, żebyś tak myślał. Być może, ale... Sensei, czy to możliwe, że ona mówi prawdę? Kto wie, Leo, czasem zawiera się sojusze z wrogiem. Jednak pamiętaj, że każda kunoichi szkoli się w technikach manipulacji. Czyli albo nas oszukuje, albo mówi prawdę. Zgadza się. Słuchaj, co mówi ci instynkt. Ale najpierw zapytaj siebie, czy jesteś w stanie odróżnić prawdę od własnych pobożnych życzeń. Więc mam polegać na instynkcie, ale zakładać, że się myli. Dokładnie. Dziękuję, sensei. Wow, to musi być dobra rada, skoro kompletnie nic z tego nie zrozumiałem. Panowie, poważnie? Zawrzemy sojusz z Karai? Nie ma mowy! Dlaczego my w ogóle o tym gadamy? Szkoda, że nie można jej ufać. Miło byłoby mieć w swoim gronie kunoichi. Hello! Nie zapomniałeś o mnie? Nie no, chodziło mi o prawdziwą. To znaczy, ty też jesteś prawdziwa, ale Karai jest lepsza. To znaczy, nie to, że lepsza, ale doświadczona. Czy wam też jest gorąco? Nie przejmuj się, rozumiem. Jest waszym śmiertelnym wrogiem, ale hej! Jest ładniutka! Nie no, skąd? Ty jesteś ładniejsza. Znaczy, nie w mojej opinii, ale nie jesteś paskudna, po prostu ja... Nie broń się, podziękujesz mi później.
jesteśmy. Wpuściłeś ją do skoru pogromcy? Stary, zobaczy cały nasz sprzęt. Tak, bo jak Shredder dowie się o waszej lampie w kształcie loda, będziecie skończeni. Karain naraziła dla nas własne życie. Zasłużyła na zaufanie. Wysłuchajmy jej. Ty tu jesteś szefem. Potrzebujecie mojej pomocy. Myślicie, że pokonacie okręt wojenny strzelając śmieciami? Nie śmieciami, tylko złomem! I pokrywami od studzienek! Jeśli chcecie zestrzelić ten statek, potrzebna wam prawdziwa broń. Ach tak? Na przykład? Na przykład mogłabym wam skołować bazukę. Zaczynam lubić tę laskę. A możesz mi zdradzić sekret i powiedzieć, skąd ją weźmiesz? Z arsenału Shreddera. A oboje myślimy o tym samym Shredderze? Taki duży, kupa ostrzy, naprawdę nas nie znosi? Coś mi mówi, że nie odda nam tak po prostu swoich zabawek. Nie musi o niczym wiedzieć. Jutro wieczorem odbiera w porcie ogromną dostawę broni. Trzeba się tylko tam zakraść i trochę uszczuplić jego arsenał. Coś mi tutaj nieźle śmierdzi. Przepraszam, to ja. Po co miałabym kłamać? Tylko wy możecie mi pomóc w walce z tymi krangami. To fakt, ale dobrze wiemy, że masz sporo na sumieniu. Dobra, podprowadzę bazukę bez waszej pomocy. Naprawdę planujesz okraść swojego szefa? Pomyśl, ktoś musi powstrzymać tych kosmitów. Skoro Shredder nie kiwnie palcem, ja się tym zajmę. Z waszą pomocą albo bez niej. W porządku. Układ jest taki. Jeśli załatwisz bazukę, połączymy siły. Kurczę! Najprawdziwsza bazuka. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Co byś chciał najpierw rozwalić? Okręt krangów? A, no tak. A myślałeś już, co rozwalimy potem? Jeśli Karai zdobędzie broń. Martwisz się, że twoja dziewczyna cię wystawi? Już wiem, czemu mi dogryzacie. Miłe uczucie. To nie będzie łatwe. Shredder też będzie w porcie. Hej, ty dobrze gadasz. Po raz pierwszy wiemy z wyprzedzeniem, gdzie będzie Shredder. Co oznacza, że możemy zastawić pułapkę. Co? Słuchaj, mamy układ z Karai. Nie możemy tak po prostu jej wykiwać. Musimy załatwić krangów. Chcą nas zniszczyć, pamiętasz? Tak samo jak Shredder. Taka szansa może się już nigdy nie powtórzyć. Naprawdę nie chcesz z niej skorzystać? Dobra, panowie. Jutro załatwimy Shreddera. Vendetta Karai. I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Bujakasza! Dostałeś lanie! Myślałeś, że mnie masz, ale wyszedłeś na totalną trąbę! Dosyć tego muzykowania, twardzielu! Puszczaj mnie! Weź, ratunku! Nie widzę, żebyś się poddawał! To dlatego, że nie mogę ruszać rękami! Więc pomachaj swoim paskudnym, śmierdzącym paluchem u stopy! Nie słuchaj go, panie paluszku. Nie jesteś ani trochę paskudny. Michelangelo, dlaczego tak łatwo się poddałeś? Bo nie miałem innego wyjścia. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Obserwuj. Rafael, kanu Hijime! Musisz pozbawić przeciwnika równowagi. Tylko jak? Dowolnym sposobem. Oto przykład. Widzisz? Zawsze jest jakiś sposób. A tobie należy się prysznic. Chłopaki, wiecie, czym się zajmujemy z April? Zgadza się! Analizą chemiczną ścieków! Ty chyba naprawdę wiesz, co lubią kobiety.
April i ja przeglądaliśmy pliki z urządzenia krangów. Okazuje się, że stosują specjalny proces chemiczny, żeby zmienić naszą wodę w swoją wodę. Co gorsza, już zaczęli działać. Właśnie wykryliśmy w ściekach niewielką ilość ich chemikaliów. Wow! I to pewnie nie jest powód do radości. Patrz, co się stanie, kiedy zanurzę kawałek pizzy z sardynkami i krewetkami w krangowej wodzie. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Jak na razie woda zawiera śladowe ilości tych substancji, ale ich stężenie rośnie, co oznacza... Że każdy kawałek pizzy w Nowym Jorku ulegnie zniszczeniu? A razem z każdym mieszkańcem, który korzysta z wody. Nie chcę żyć w świecie bez pizzy! Uważaj! Nic ci nie jest. Może dlatego, że nie jest zrobiona z pizzy. Skaner namierzył placówkę, w której krangowie przetwarzają wodę. Mamy ją na mapie. Trzeba to przerwać. Załatwmy sprawę od ręki. Jedziesz z nami, April? Brzmi zachęcająco, ale krangowie siedzą niestety na samym dnie rzeki. No i mam jeszcze do napisania zaległy esej. Poza tym chciałabym czasem po ludzku zjeść. A pizza to nie po ludzku? Nie w twoim towarzystwie. Zaraz. Wychodzisz na powierzchnię? Ale wzięłaś Enfona, tak? Doni, nie martw się. Nic mi nie będzie. Powiedz, Doni, jak się tam dostaniemy? Spokojna głowa. Mam na tę okazję całkiem wypasioną brykę. Ja bym tego nie nazwał wypasem. Skąd w ogóle ten pomysł? Łódź podwodna z napędem rowerowym. Wiesz, co wymaga mniej wysiłku? Pływanie. Przestańcie się wreszcie mazać. To jedyny sposób na naładowanie akumulatora, co powinno nastąpić jakoś mniej więcej teraz. Już prawie jesteśmy. Peryskop w górę. Doni? Czy to możliwe, że ta placówka wygląda jak wielki morski mutant? Nie, to nie mutant. Jego fizjologia wskazuje, że krangowie sprowadzili go z wymiaru X. I jak ma to nas pocieszyć? Nie ma, po prostu doprecyzowuje. Skądkolwiek jest, chyba pilnuje tego. Wow. Wejdźmy w tryb zwiadowczy. Spokojnie, Doni, mam dziś dobry humor, więc ci odpuszczę. Nie rób dla mnie wyjątku, Raf. Kto wie, może to dzisiaj ja odpuszczę tobie, no bo wiesz, a ty mi nie. Najgorsza odzywka bojowa w historii. Chodźmy. Hej, wygrałem! April, widziałaś? Pomachaj Mikey'emu! Hej, Mikey! Doni! Genialne! W ogóle nie poruszał ustami. Jest jak marionetka, która podkłada głos samej sobie. Zaraz. Jamę! Rafael, wystarczy! Dzięki, że mi odpuściłeś. Naprawdę musiałeś? Nie można się powygłupiać? Wiesz, że Mikey uwielbia Doni kukłę. Stary, zrobiłeś to na oczach April. Jej też się na pewno podobało. Czekaj, nadal sądzisz, że masz u niej szansę? No w sumie... Wow, wiesz, że to jest mega urocze, a jednocześnie mega żałosne. Możesz się do niej ślinić ile chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Niezły music! Podkręć trochę basy! Co to było? Sama nie wiem. Jakiś dziwaczny e-mail.
Sam się otworzył i zaczął grać. Brzmi jak jakiś przekaz audiotelemetryczny. Wersja dla opornych? To interfejs modulacyjny używany do enkrypcji. Chyba nas przeceniasz. Dostałaś zaszyfrowaną wiadomość. Ale kto mógł ją wysłać i po co? April, tu tata. To od pana O'Neilla. Mam nadzieję, że to odbierzesz. Krangowie przenieśli mnie do tajnej placówki. Pomóż mi, April. Jeśli zdołasz, pomóż mi. O rany. Chodźcie, mam tu... Możesz się do niej ślinić ile chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Zobaczymy, kto tu jest mega żałosny. Widział ktoś do niego? Ostatni raz wczoraj. Zaraz! A sny się liczą? Bo dzisiaj mi się śniło, że jesteśmy detektywami na Dzikim Zachodzie i mamy taki... Otwórz majki, mówię poważnie. Okej. Skoro nie chcesz wiedzieć, kto zastrzelił szeryfa... Skończyłeś? Tak. To sprawka klauna! Doni? Chyba już wiem, gdzie jest Doni. Gdzie? O, tam. To ta dziwna wiadomość. Możliwe, że ruszył jej tropem. Po tym, jak ją rozszyfrował. Co by zrobił Doni? Co by zrobił Doni? Dawaj to! Albo raczej, co by zrobił Doni, gdyby nagle zmienił się w Rafaela? April, tu tata. Mam nadzieję, że to odbierzesz. Krangowie przenieśli mnie do tajnej placówki. Tata? Chyba jakiś eksperyment z mutagenem wymknął się spod kontroli. Widzę, że prowadzili badania na stawonogach. Dziwne. Ten sprzęt wciąż się nadaje. Niezła centryfuga. Jeśli kiedyś tak podniecę się centryfugą, po prostu mnie dobij, okej? Hej, Doni, jak duże twoim zdaniem mogą być te strawonogi? Pszczoła ma około 8 mm, a osa... centymetr? W takim razie, co to jest? Urządleni. Zdejmijcie to ze mnie, pomocy! Potrzebny nam plan i to dobry. Już wiem! Zwiążę ją łańcuchem mojej kusarigamy. Ta osa jest zbyt silna. Co powiesz na to? Odwrócisz jej uwagę, a my spróbujemy ją złapać. A co było nie tak z moim planem? To, że to twój plan. Jazda! Te, osa! Na pewno mnie nie złapiesz! Wie
jego wydaniu ucieczka jest niemal jak forma sztuki. No, przynajmniej w jednym jest dobry. Choć nie do końca. Na mój sygnał! Teraz! Ha! Jak wam się podoba, chłopaki? Znacznie mniej niż kilka sekund temu. I co? Mój plan zadziałał. Jest wyczerpana. To nie twoja zasługa. Osa zdechła, bo straciła żądło. Ta, i nawet wiem gdzie. Wielkie dzięki, Majki. Sorki, brachu. Mogę zobaczyć? Au! Wszystko w porządku? Trochę boli, ale chyba nic mi... nie jest. Mutanci są generalnie człekokształtni. Nigdy dotąd nie natknęliśmy się na tak olbrzymie zwierzęta. Tak, wybitnie fascynujące, Doni. Rety, patrzcie! To mi wygląda na jajo. Odsuńcie się, ja to załatwię. Stawiam na jajo. Stój! Nie zniszczymy go. Przybyliśmy tu, żeby się dowiedzieć, co knują krangowie, a to jajo jest naszą jedyną wskazówką. Weźmiemy je, żeby Doni mógł je zbadać w laboratorium. Genialny pomysł! Weźmy jajo z mutowanych os do kanałów, gdzie mieszkamy. Przecież na pewno nic nam nie grozi. Nie możemy go tutaj zostawić. Nic złego się nie stanie, będę go pilnował. Ja je wezmę. Łapę precz! Stary, z tobą wszystko dobrze? Nagłe wybuchy gniewu to raczej moja działka. Po prostu jajo jest delikatne. Michelangelo mógłby mu zrobić krzywdę. Będę je niósł osobiście. Coś mi się zdaje, że lubi je bardziej niż mnie. Wiesz, ono przynajmniej tyle nie gada. Bardzo mi się nie podoba, że przytachałeś to do kryjówki. Rafaelu, trzeba zbadać, co się kryje w środku. Naprawdę nie wiesz, co się kryje w jaju os? Podpowiem ci. Osy! Stary, to nie jest żadna podpowiedź. Wygadałeś się. Nie poddawaj się, Leo. Są spore szanse, że wygrasz tę walkę. O, to mały kotek. A nazywa się... Pusia! Zgadza się. Zaraz, kto to powiedział? Pusia? To chyba właściciel. Co ty wyprawiasz? Właśnie, stój! Co? Oddam Pusię temu miłemu panu. Co ty jesteś, głupi? Zaraz, ujmę to inaczej. Ty jesteś głupi. Nie możesz się pokazać człowiekowi. Dlaczego? A dlatego, że może narobić w portki. Nie, no w to nie uwierzę. Co, jestem taki straszny? Jesteś paskudnym, zielonym, uzbrojonym po zęby mutantem. Spoko, pokażę mu, że jestem zwyczajnym miłośnikiem kotów, tak jak on. Zanim się obejrzy, będziemy kumplami. Nie mogę się doczekać. Czekaj! Pusia! Cześć! Mam tu... Płaskudny, zielony mutant! Mam twojego kota! Na pomoc! On ma mojego kota! Stary, wyluzuj, ja tylko... Możecie to ze mnie zdjąć? Nie! Umówmy się, ludzie nigdy cię nie zrozumieją. Kurczę, nawet my cię nie rozumiemy. Tak. Ale z nim bym się dogadał. Chris Bradford, super gwiazda sztuk walki, właściciel licznych szkół karate w całym kraju. Twój przyszły kumpel. Mamy ze sobą wiele wspólnego. A jak staniesz w innej pozie? To wtedy łączy nas mniej, ale nadal sporo. Patrzcie, w tym tygodniu przyjeżdża na targi.
Może mi zdradzi swoje tajne kata. Potężny smok śmierci. A ja pokażę mu swoje tajne kata. Moje tajne kata. Chwytliwe. A wy je znacie? Tylko nikomu go nie pokazujcie. Nigdy w życiu. Bądźmy szczerzy, Chris Bradford to ostatnia osoba, która się z tobą zakumpluje. Rany, ale czad. O, Chris Bradford byłby cudownym kumplem. Mikey, już znasz jednego człowieka. Mnie. Ty się nie liczysz, April. Uratowaliśmy cię. Musisz nas lubić. Szkoda, że ludzie zawsze oceniają nas po wyglądzie. Wcale nie muszą. Mam pomysł. Do niej mogę użyć kompa? Jasne, chwilunia. Popatrzcie, to strona, gdzie można poznawać innych przez internet. Wdechę! Chris Bradford też tu jest. To będzie mój pierwszy kumpel. Mikey, ludzie nie zawsze odpowiadają od razu. Ale czasami tak. Ale numer! Chris Bradford przyjął moje zaproszenie. Mam znajomego. Dziękuję, April. Dokąd idziesz? Ej! Odwiedzić mojego kumpla, Chrisa Bradforda. Facet jest kwestorem. Założy się, że ma tysiące znajomych. A kto jest numerem 5286? Ty? Daniel Ramirez. A ja jestem tuż po nim. Narazka. No tak, to będzie ciekawe. Może pobiegnę za nim. Niech się uczy na błędach. Co tam, cześć! Jestem... Atakuje mnie Chris Bradford! To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Nie, czekaj! Jesteśmy znajomymi! Co? Kumplami z sieci! Zaprosiłem cię, pamiętasz? O! No jasne. Miło mi cię poznać. Może wejdziemy? Mamy problem! Co jest? Jesteś cały? Jasne! Z jedną nerką też da się żyć, mam rację? Super! Ten głupek pakuje się w sam środek walki z fioletowymi smokami, a teraz jeszcze wie, gdzie mieszkamy. Nie, spoko! Kilka razy straciłem przytomność. Skąd ty w ogóle o nas wiesz? Raz widziałem was w akcji! Mówiłeś, skończmy z tym wreszcie! A ty taki, już po tobie, stary! A ty lecisz i krzyczysz, osy! A ty... Charyzmatycznie milczałeś. Chłopaki, chyba dorobiliśmy się fana. To dzięki wam zostałem superbohaterem. No bo pomyślałem sobie, co oni mają, czego nie mam ja. Lata morderczego treningu mistrza ninjitsu. Nie, wypas kostiumy. Swoją drogą, gdzie je nabyliście? Nie mamy na sobie kostiumów, jesteśmy mutantami. No jasne. Odlot! Ja też tak mogę? Ty! Możesz przestać gadać? Musimy się go pozbyć! Oho! Wyczesana miejscowa! A na co wam tyle pudeł po pizzy? Zostaw to! O, a to co? Wygląda jak to, co ukradli nam ci goście. Szczerze w to wątpię. To technologia krangów. Co to są krangi? Jeśli ci powiem, będę musiał cię zabić. Widzisz, krangowie to kosmici z innego wymiaru. Na co fioletowym osłom zaawansowana technologia? Nie mieliby pojęcia, co z nią zrobić. Chyba, że kradną ją dla kogoś innego. Kto może interesować się skradzionymi częściami złych robotów z kosmosu? Baxter Stockman! Donatello! Baxter Stockman! Przekonajmy się. Doni, napraw skorupogromcę i odwieź tego pajaca do domu. Co? Zaraz! A dlaczego niby ja mam... No to co teraz? Niezły ten kijaszek. Zostaw to. Obczaj moją technikę smoka. Powiedziałem, zostaw to. Nie, czekaj, tylko jeden cios. Słuchaj.
Słuchaj, mam masę pracy. Jeśli musisz bawić się kijem, a najwyraźniej musisz, spróbuj tego. Okej, widzisz co robię? Powoli dłonie blisko środka i przekładamy. Równo. Płynnie. Tak? Okej, całkiem nieźle. Spoko luz. Oła! Chyba czaję. Koleś, myślisz, że jak masz w ręku kij, to od razu jesteś samurajem? Musisz ćwiczyć. Głupi strój jeszcze nikogo nie zmienił w herosa. Niezłe wdzianko, co? Oblukaj mięśnie. Co? Silikon. Niezłe, co? Po co się katować na siłowni? Chcę być bohaterem już dziś. Nie mam czasu na podstawy. Pokaż mi coś lepszego. Dobra, jeden pokaz. Pchnięcie, blok, krok, wymach, kręcimy, salto w tył. Cios. Okej, czaję. Pchnięcie! I właśnie dlatego zaczynamy od podstaw. Sypialni Splintera. Donatello? Ha! Co to, pojedynek w zwolnionym tempie? Pewnie mógłbym się ruszać szybciej, gdybym miał w nosie precyzję, tak jak ty. Wsadź se do nosa to! Rywalizacja jest motywująca, o ile nie zmieni się w niezdrową konkurencję. Dlatego teraz będziecie walczyć dwóch na dwóch. Dobra, to ja biorę do niej... Będziesz w drużynie z Rafaelem. Musicie zapomnieć o rywalizacji i zacząć sobie wzajemnie pomagać. Okej, czyli ja i Raf kontra Majki i Doni? To chyba trochę nie fair. Zaraz, co chcesz przez to powiedzieć? Jakby to łagodnie ująć? Jesteśmy lepsi od was? Chyba tylko w walce. A właśnie o tym mówię. A, okej. Chodzimy! Jamę! Miałeś rację, sensei. Współpraca jest całkiem fajna. April! Co się stało? Wszystko dobrze? Fioletowe smoki napadły mnie na ulicy. Ukradli mi komórkę. Nie przejmuj się. Skopiemy im za ciebie tyłki. Nauczymy tych gości, że nie zadziera się z April O'Neil. Spoko. To tylko telefon. Kupię sobie nowy. No co ty? Jaki wojownik ninja nie broni przyjaciół przed rabusiami? April ma rację. Lepiej zapomnieć o tej sprawie. Jak to, sensei? Dlaczego mielibyśmy to puścić płazem? Konsekwencje bitwy często są nieprzewidywalne. Każda walka jest trochę jak wkładanie kija w mrowisko. Zwykły telefon komórkowy nie jest wart takiego ryzyka. Jakiego ryzyka? To fioletowe smoki, nawet Majki i Doni mogą ich pokonać. Hej! Nie martw się, sensei. Będziemy ostrożni. Zaraz, a gdzie telefon? Ma komórkę April! Drużyna B za nim! My zajmiemy się blaszakami! Nie jesteśmy drużyną B! Pogadamy później! A jak nie dacie rady, pamiętajcie, zawsze możecie nas wezwać na pomoc! Tak, tak?
A może to wy wezwiecie nas na pomoc? Albo lepiej czekajcie, aż my wezwiemy was. Tego, znaczy... Myślę, że załapali. O rany. Sami nie poradzimy sobie z psigniotem. Może lepiej zaczekajmy, aż Leo i Raf tu dotrą? Wyjdziemy na totalnych tchórzy. Do końca życia będziemy drużyną B. Załatwmy to sami. Spróbujmy zgarnąć komórkę, zanim psigniot nas zauważy. Okej? Jak sądzisz, zgubiliśmy je? Nic na to nie wskazuje. Skąd wiedzą, gdzie jesteśmy? Może to świństwo, którym nas spryskał. Dobra, dzwonię po do niego. Chcesz, żeby nas ratowała drużyna B? Jeszcze czego? Może jest inne rozwiązanie. Nieważne, co to za świństwo, po prostu je zmyjemy! Zimno! To powinno wystarczyć. Oczywiście. Zawsze możemy do nich zadzwonić towarzysko. Już wiem. Przy pomocy ninjafonu zhakuję komputer CIA. Przejmę kontrolę nad satelitą i skieruję go tutaj, żeby ich napromieniował i wywołał u nich ból głowy. Operacja Kosmos! I potem tam wejdziesz w czapce z folii aluminiowej, która cię ochroni. Nie bardzo mogę rozmawiać. To Leo, powiedz mu, jakie wymyślam nazwę operacji. Coś się stało? Nie mów, że drużyna A potrzebuje pomocy. Nie, jasne, że nie. No, luzik, my po prostu tak sobie dzwonimy, żeby spytać, czy nie trzeba wam pomóc. Idzie nam świetnie. Funk ma telefon w fabryce futonów zaraz za rogiem. Powiedz to szybko 5 razy. Mamy świetny plan odzyskania telefonu. A wam jak idzie, chłopaki? No wiesz, w porządku. Grubsza. Mam kogoś na drugiej linii, muszę lecieć. Miałeś rację. Mielibyśmy ich prosić o pomoc po moim trupie. No dobra, może nie dosłownie. Wiesz, mistrzu, stuknęła nam 15, więc może moglibyśmy wreszcie wyjść na powierzchnię. Tak. Tak, wreszcie! I nie. Dlaczego? Zawsze tak nas wkręci. Jesteście silni, ale wciąż bardzo młodzi. Nie umiecie jeszcze mądrze wykorzystać własnych zdolności. Więc to chyba jest zwyczajne nie. Tak. I nie. Mądrość rodzi się z doświadczenia, a doświadczenie zdobywamy, kiedy popełniamy błędy. Aha, czyli że jeśli chcemy być mądrzy, musimy popełniać błędy. Więc możemy iść? Nie. I tak? Nie! Sensei, to miło, że chcesz nas ochraniać, ale mamy spędzić resztę życia ukryci w kanałach? Dobrze, zgadzam się. Możecie iść. Dzięki, mistrzu! Trójeczka! Wypad na miasto! Wyruszacie w nieznany, niebezpieczny świat. Nie wolno wam nigdy stracić czujności. Tak, sensei! Ukrywajcie się w cieniu. Tak, sensei! Nie rozmawiajcie z obcymi. Tak, sensei! Każdy jest dla was obcy. Tak, sensei! I wysiusiajcie się przed wyjściem. Publiczne toalety są pełne zarazków. Sensei! Powodzenia, moje dzieci. To miasto na powierzchni! I przechodźcie tylko po pasach! A? To miasto nieograniczonych możliwości. Przygoda może czekać za tym rogiem. Albo za tym.
nie czeka, ale mogłaby. Ale wypaśne komputery. Czy to ten najnowszy kadmowy procesor z kwantowym szyfrowaniem? Nie mam pojęcia, Donatello. Czy to on? To on! Chłopaki, obczajcie to! Ręka zrobiona ze światła, a teraz zmieniła się w oko. I znowu w rękę. I znowu w oko i w rękę. Wystarczy wrażeń. I w oko! To dokąd teraz? Widzieliście, jak spylał? Jesteśmy za bardzo na widoku. Chodźcie. Pizza. Może zajrzymy? Ostrożnie. Kto wie, co jest w środku? Myślicie, że to jedzenie? Nie przypomina żadnego żarcia, jakie znam. Chyba spróbuję. Fuj, nie będzie wam smakowało. Wezmę resztę. Myślałem, że nic nie przebije glonów z robakami, ale to po prostu rządzi. Tu jest cudownie! Dobra, chłopaki, robi się późno. Powinniśmy wracać do domu. Ale kicha. Hej, spójrzcie tam! To najpiękniejsza dziewczyna, jaką widziałem. A w ogóle widziałeś jeszcze jakąś? To nie ma nic do rzeczy. Chłopaki, nie, no nie, no dobra, niech ci będzie. Okej? Zjadłem za dużo sera. Przygotujcie się, bo za chwileczkę padnie nowy rekord. Nasz zawodnik przeskoczy przez trzy żółwie ninja. Naprawdę nie wiem, dlaczego dałem się na to namówić. Ha! Bujakasza! Co znaczą te dzikie wrzaski? Sensei! Ile razy wam tłumaczyłem, żebyście tu nie jeździli na deskorolce? Ani razu, sensei. Bo to chyba oczywiste. Masz rację, sensei. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Wiemy, że zasłużyliśmy na karę. Łagodną. A na czym konkretnie miałaby ona polegać? No, może powinniśmy posprzątać po sobie? A potem przemyśleć swoje postępowanie. Ta, zdecydowanie, no, niezła nauczka. Luzik. A co powiecie na tygodniowy szlaban? O, to chyba nie bardzo. A tamten pomysł był lepszy. To od razu to może ostro. Następnym razem. Macie tygodniowy szlaban. Co? Coś nie tak? To jest polka! Zróbcie coś, ja już nie chcę! Dzięks. No dobra, ja wychodzę. Czekaj, ale dokąd? Mamy szlaban. Wszystko mi jedno. Rozwala mnie taka bezczynność. Idziemy pohulać na desce? Pohulać na desce? Spoko, zawsze chętny! No, ale co na to powie Splinter? O niczym nie wiem, bo wrócili zanim skończyłem poobiednią drzemkę. O, to bardzo dojrzałe. Ale jestem dowódcą i jako dowódca rozkazuję wam zostać. A my, jako twoi podwładni, i tak pójdziemy. No to jako wasz dowódca podjąłem decyzję, że też z wami pójdę, żeby dowodzić. Tam wami... Co jest? To z
znowu polka! Wrzuć jeszcze jakieś inne kawałki, dobra? Przestaniecie się wreszcie wydzierać. Co jest? Majki ma tysiące utworów i z każdą sekundą ich przybywa. Co z tego? Odtwarzacz nie miał takiej funkcji. Jakim cudem sam się przekonfigurował? To przez ten chip. Nie wiem, o czym mówisz, ale N-Pod wymiata! Ej, jesteśmy wojownikami ninja, pamiętacie? Działamy szybko i, co również bardzo ważne, bezszelestnie. To było to bezszelestne działanie? Kolana wyżej, Leonardo. Rozciągnij się, Michelangelo. Rafael, to ma być Kohotenkai? Ja bym tego tak nie nazwał. Jamy! Chcielibyście mi o czymś powiedzieć? Chcielibyśmy ci o czymś powiedzieć? Nie. Sprawiacie wrażenie zmęczonych. Pasko! Wcale nie! Rzeźcy jak zawsze! Więc nie macie nic przeciwko małemu Randori. Mam nadzieję, że teraz zdajecie sobie sprawę, iż nie tylko prawda bywa bolesna. W rękach wojownika wszystko może być bronią. Dobrze, czyli co mamy zrobić? Chcę, żebyście się otworzyli na nieznane. Wymieńcie się bronią! Patrzcie, jestem Leo! Panowie, musimy działać cicho. Ninja działają cicho. Ciszej tam. Wcale się tak nie zachowuję. Tak, dlatego się śmiejemy, bo wcale się tak nie zachowujesz. Zajmijcie pozycję. Chodźmy. Totalna porażka. Będziecie kontynuować ten trening. To was nauczy elastyczności i zaradności. Ha, nie tak łatwo, e? Muszę się tylko Au! Wiadomość od wiecie kogo. Od wszyscy wiedzą kogo poza Majkim. Masakrator zna kolejny cel klanu Stopy. Kto by pomyślał? Koleś jednak się na coś przyda. Tylko że jak go nakryją, przerobią go na papkę. Mamy wtyczkę w klanie Stopy. Ta gra jest warta świeczki. Tak, ale to nie my narażamy życie, tylko Masakrator. Otóż to dla nas idealny układ. Okej, skorzystamy z tej informacji, a potem wyciągniemy go z klanu. Sorki, panowie, teraz to ja mam miecze, a kto ma miecze, ten rządzi. Zgadzam się z Leo. Okej, szukamy pułapek, szukamy O, hej, fajnie, dostaliście wiadomość. Zdobyłem super tajne informacje. Tak, tak. Zmywajmy się stąd. Co
Coś mi mówi, że to nie może być takie łatwe. Trzymaj się blisko nas. Pomocy! My... Żółwie ninja! Napadły mnie! Pomocy! Sorry, chłopaki, muszę zachować pozory. Stary, tak się nie robi. Ruszcie się! Jako koleś z mieczami zarządzam odwrót. To, że masz miecze, nie znaczy, że dowodzisz. W sumie to niezły pomysł. Odwrót! Mógłbyś bardziej uważać, Raf? I kto to mówi? Sorki, mój błąd. Chyba mamy problem. Zamieńmy się bronią! Czy to był mutagen? Klan stopy ukradł mutagen! Shredder i mutagen? Kiepskie połączenie. A zatem zignorowaliście moje nauki. Nie czajmy, w jaki sposób zmiana broni miałaby nam pomóc w walce. Po co naprawiać coś, co działa? W takim razie nie rozumiecie, jaki jest cel tej lekcji. Dlatego od dziś będziecie walczyć bez użycia żadnej broni. A? Oddajcie mi swoją broń! Już! Skopałem wam skorupy. I nie musiałem nawet odpalać rakiet. Przyznajcie, dzięki tej broni jestem niepokonany. Założysz się? Odwracasz kota ogonem. Sensei, mógłbym wypróbować blaszanego łba w terenie? Zgoda. Ale mistrzu, to nie fair! Dlaczego z miejsca? Zaraz, co? Stworzyłeś nową broń. Trzeba sprawdzić, czy działa. Super! Dzięki, sensei! Jednak pamiętaj, że to tylko test. Obiecaj, że nie użyjesz go w walce. Masz moje słowo, mistrzu. Chcesz go użyć w walce, co nie? Zdecydowanie! Chcesz to powtórzyć? Bo chyba jeszcze nie wszyscy się obudzili. Mnie się podobało. Fajnie, że ludzie uciekają z krzykiem na jego widok. Ha, po prostu mi zazdrościcie, bo kiedy wy tam marzniecie, ja spokojnie pałaszuję pizzę Mikey'ego. Ej! Au! Halo? Dobra, teraz cicho, ktoś idzie. Chłopaki, to ja! April! No, myślałam, że was nie znajdę. Ma lepsze wejście niż prawdziwy Donatello. To jakiś wasz nowy kumpel? Genialny nowy wynalazek do niego. Blaszany łeb. Sam to wymyśliłem. Chwytliwa ksywka, co nie? O, sorki, April. Nadal uczę się nim sterować. Ups. Megafon mi się włączył. Ruszajmy! Tak, damy krangą popalić! No co? Doni, blaszany łeb zostaje. Jest zbyt niezdarny. Będzie nam tylko przeszkadzał. Niezdarny? To było specjalnie, żeby podkreślić wagę wypowiedzi. Koniec dyskusji, Doni. Brak sygnału? Nie! Jak to brak sygnału? Co kombinuje ten krank? O, ej, jeśli mnie słyszycie... Lepiej wiejcie! No dalej działaj. Może gdybym przekierował... Donatello, to nie jest dobry moment na gry.
No racja. Moi bracia są w potrzebie. Czekaj! Weź to!